Czołem! Ja jestem Shanti, a to jest Kryształowa Dolina, czyli autorskie otoczenie Ksao, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie. Więc mam dla was dzisiaj garść informacji, także na gameplay będziecie musieli jeszcze troszkę poczekać. Jest to taki odcinek typowo wprowadzający, w którym może nie będę wyjaśniała nazbyt szczegółowo, czym owa dolina jest. Mogę jedynie przeczytać jej opis, bo on tutaj nam, podejrzewam, całkiem dużo powie. Uwaga. Kryształowa Dolina to ciche i spokojne miasteczko położone w malowniczej dolinie. Niestety, okolica nie jest w stanie poradzić sobie ze zmniejszającym się przyrostem naturalnym i emigracją młodszych Simów do większych miast. Wiele domów stoi tu pustych i gotowych do zamieszkania. Czy miastu uda się zachęcić nowych Simów do osiedlenia się? Jak widać, może nie miastu, ale mi się udało. Kryształowa Dolina rozrosła się, jeśli chodzi o ilość Simów. Ponadto załączyłam tutaj uczelnię. Może faktycznie Kryształowa Dolina sama w sobie nie wygląda na takie światowe, powiedzmy, miasto. Uznałam jednak, że no, w Polsce też tak jest, czy w Ameryce, czy gdziekolwiek indziej, że ludzie wyjeżdżają na studia, na swoje wymarzone uczelnie, nawet wiele, wiele kilometrów. Więc dlaczego miałabym nie pozwolić Simom z Kryształowej Doliny spotkać innych w SimCity, czy tam innego miłowania? Załączyłam też przedmieście, bo uznałam, że podobnie jak w przypadku studiów, na imprezy też nieraz, nie wiem jak u was, ja jestem z metropolii śląskiej, jeździ się nawet kilkadziesiąt kilometrów do jakiegoś klubu, żeby spędzić fajnie czas. Nie? Zamieściłam też lazurową promenadę, no podobnie jak pozostałe, bo czemu nie? Od którejś tam tury, nie wiem teraz dokładnie, później zajdę do notatek przy okazji już gameplayu, to wam może dopowiem. Zaczęłam grać z tymi rodzinami, dołączyłam też tam Landgraba, dołączyłam Blaszki, Nogi, Delarosty i tak dalej. Moniaki też i Cybanta. Więc no, to też wpływa na to, ile mam tutaj Simów. A właśnie, ilu? Mieliście plambotów? Podpowiem. Rodzin mam 23, z czego grywalnych powiedzmy 21. Są takie dwie rodziny, którymi jedynie gram po to, żeby czas równo płynął, żeby wszystko się zgadzało, tak? Są to m.in. studenty. Tutaj to w ogóle Max Motif cały czas. Trzy łóżka, czy tam pięć łóżek, a ludzi mnóstwo. Są to po prostu Simowie, którzy gdzieś tam się z moimi z Kryształowej Doliny zaprzyjaźnili i uznałam, że trochę głupio byłoby, gdyby nagle stanął ich czas w miejscu, mimo że miasto się rozwija. Wszyscy tutaj dorastają. Po prostu no, nie lubię sytuacji, tak samo na przykład nie przepadam za przyjaźnieniem się z Taunisami, bo wychodzi na to, że moi Simowie przyjaźnią się z Simami, którzy się nie starzeją, z nieśmiertelnymi i to nie są wampiry. To takie dla mnie troszkę mech, dlatego pozwoliłam sobie prowadzić studentów, którzy gdzieś tam mieli jakieś bliższe relacje z kryształowo-dolinianinami, powiedzmy. I gram u nich tylko po to, żeby tam tury równo leciały. Naprawdę. Staram się wbijać im te kariery, staram się gdzieś tam nimi coś osiągać, ale no tak jak mówię, bez większych szaleństw. Często po prostu leci przyspieszony czas na trójce i tylko czasami wbijam kod, żeby coś tam się działo. Tak. Traktuję ich właśnie tak, troszkę jak takich taunisów. Z tym, że w przeciwieństwie do tych zwykłych, ich postarzam systematycznie o 4 dni, 4 lata, gdyż gram z wiekiem Merty, według którego można sobie przyjąć, że jeden simowy dzień to jeden rok. Dzięki czemu też łatwo mi policzyć, ile czasu minęło od momentu stanu Kryształowej Doliny, który udostępniła Ksao. Jest to dokładnie 100 lat. Tak, stulecie. Rozgrywam tury po 4 dni. Rozegram ich 25. Tak więc daje to prosty rachunek, setka jak nic.
Drugą rodziną z takich nietypowych jest, o tutaj widać mój kunszt budowlańca. Tak, kto widział filmik u Szczęśliwego Ziemniaka o Bździszakburgu, ten wie, o czym mówimy. Kolejny klocuś. Jest to generalnie taki, powiedzmy, dom seniora, tylko że bez żadnych jakichś takich negatywnych tutaj, proszę, określeń, skojarzeń. Po prostu, no jak widzicie, to jest ośrodek na wypasy, tak? Przenoszę tutaj Simów, jeżeli potrzebuję zwolnić miejsce, czy jeżeli na przykład uznam, że chcieliby odpocząć od rodziny, bo mają dość hałasu dzieci itd., itd. Niektórzy, widzicie, nawet psy sobie zabierają, więc naprawdę na wypasie. Wielki basen i tak dalej. Oczywiście w środku nie do końca, na to jeszcze umeblowane. Mam pokojów więcej niż Simów. Oczywiście małżeństwa tutaj też są, chociaż po miniaturce nie widzę, czy tu jeszcze jakieś się ostały. Jakoś tak mało się przytulają. No, widzicie. Kasy też tutaj nie szczędzę. Pomyślcie, jakie potem spadki lecą dla innych filmów. O, same korzyści. Tak, muszę zainstalować moda na brak spadków. Zawsze zapominam. I tutaj w odróżnieniu od studentów gram. To nie jest tak, że puszczam sobie czas, niech się dzieje, co chce. Tyle, że no, kto grał z samymi seniorami, to jeszcze w większości na emeryturze, ten wie, jak to wygląda. Dlatego nie będę was... Jakieś nagrobki nie przeniesione, to też jeszcze widzę. Chyba, że to psie. W każdym razie nie będę was tym zamęczać, bo to naprawdę nie jest nic ciekawego, granie takimi seniorami czy przyglądanie się temu. Ja jeszcze jestem gdzieś tam do nich przywiązana, wiem kto z kim, co, jak, więc no jakoś to umylecie, ale dla osoby z zewnątrz więc pozostaje nam 21 rodzin, część tu, część w lazurowej promenadzie, tak, bo część tam została, chociaż planuję z czasem wszystkich poprzenosić tutaj na ten ekran. Tam chyba na razie postawały takie simy, do których jestem mniej przywiązana. No więc jak widzicie, naprawdę miasto jest ogromne. W sporej mierze winny jest tu mot na trojaczki, czworaczki, randomowe. I tak, trojaczki na pewno miałam, czworaczków sobie teraz nie przypominam, bo zmieniłam troszkę te wartości na niższe, bo po prostu nie dałabym rady. Nie będę też za bardzo się zagłębiać w drzewa genealogiczne, tylko wspomnę tak ogólnie kto, kogo, jak, gdzie. No bo generalnie uważam, że miasto jest naprawdę ciekawe i jeżeli ktoś ma ochotę poznać je, to powinien to zrobić sam we własnym zakresie, a nie oglądać jakieś filmiki i zastanawiać się, czy dziecko cegiełki będzie wyglądało jak cegiełka, czy to nie będzie dziedziczne, tak? Kto zapoznał się z otoczeniem, ten wie, co mam na myśli. Dlatego postaram się nie walić takich spoilerów. Po co mam wam zabierać frajdę z poznawania otoczenia, tak? Chcę też przeprosić za jakość dźwięku i obrazu. Dźwięk, no, z prostej przyczyny jestem totalnym amatorem. Nigdy niczego nie nagrywam, robię to typowo hobbystycznie, więc nie mam dobrego mikrofonu. A jeśli chodzi o obraz, cóż, mój laptop też nie jest najlepszy do tego typu przedsięwzięć. Liczyłam, że da sobie radę z nieco większą rozdzielczością, ale pokazał, że sorry, nie? I tak klatkował, że to nie miało najmniejszego sensu. Tak więc gram w nieco mniejszym oknie. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś tak bardzo, bardzo źle wpływać na odbiór. No i jak mówiłam, gram z modami. Obecnie mam ich naprawdę mnóstwo. Kiedyś miałam tylko takie typowo skryptowe, jak właśnie czworaczki, jak ryzykowna ciąża, czy tam, znaczy wróć, ryzykowne Barabara z szansą na ciążę. Teraz mam też mnóstwo custom contentu. Gra mi się włącza pół godziny, więc póki co muszę sobie, tak, muszę zrobić ten porządek, ale póki co ja sobie z tym radzę. Mam nadzieję, że nic się nie wykrzaczy, że nie będzie aż tak złośliwy sprzęt mój, ubogi. Zobaczymy. Wszystko traktuję jako zabawę. To też, więc też Steamów traktuję jako zabawę troszkę. Możecie się zetknąć z jakimiś patologiami, czy jakimiś nieakceptowalnymi przez was wydarzeniami. Nie wiem, czy jakieś związki kazirodcze, coś takiego już chyba tam gdzieś było. Tak, na pewno było.
ksało z góry, przepraszam, ale po prostu dla mnie to jest zabawa. W życiu się zdarzają jakieś odchyły, więc no, w Simsach też ich nie może zabraknąć. Mam też bardzo, bardzo, bardzo słabą pamięć. Nie robię notatek, więc to będzie jedno wielkie pasmo faili. Będę próbowała pewnie swatać jakieś pary, które w ogóle nie powinny być razem. Za to też z góry przepraszam. Ale myślę, że będzie przynajmniej zabawnie. Już sobie założyłam karteczkę. Postaram się robić notatki, tylko że nigdy mi się nie chce, nigdy nie pamiętam. Zawsze uznaję, a po co, jak ja to zapamiętam, nie zapamiętuję i wychodzi jak wychodzi. I co ja bym wam jeszcze mogła więcej powiedzieć? No, otoczenie jest świetne, genialne i po prostu jestem w nim zakochana. I mimo tego, że Ksało, owszem, wypuściła tam jeszcze jakieś otoczenia, tego co pamiętam, wypuściła zarówno Starorzecze, wypuściła też Wyspy Industrialu. Też Wyspy chyba były przed Kryształową Doliną. W każdym razie wiem, że też pracuję nad takimiś otoczeniami, ale w każdym razie pokochałam Kryształową Dolinę, a czas nie pozwala mi też na rozgrywanie nie wiadomo ilu otoczeń. Jeszcze jak chcę zacząć je nagrywać, to tym bardziej. Zwłaszcza, że w międzyczasie gram sobie też prywatnie w Mega Huda, gdzie podłączyłam wszystkie maxisowe otoczenia. Zarówno no, otoczenia, jak i nawet lazurową promenadę. Studentów też będę pewnie z czasem włączała, bo akurat kończę drugą turę. No i część tych nastolatków startowych rusza na uczelnię. Zobaczymy, co tam wyjdzie, czy jakieś związki się porobią. Będę musiała ściągać przyjaciół znowu, tak jak tutaj. Więc no, też tam się dużo dzieje. To jest prawda. Wiem, mam też strasznie piękny, wspaniały głos. Do tego gardło nienauczone do mówienia, bo jestem typowym piwniczakiem i nie zadaję się z ludźmi, z nikim nie rozmawiam. Obecnie też nie pracuję, więc tak. To jest najdłuższa ilość słów pod rząd wypowiedziana chyba w ciągu ostatniego pół roku. Jak nie lepiej. Mam nadzieję, że jakoś wybaczycie mi to wszystko, o czym wspomniałam, o tych niedoróbkach, niedociągnięciach, zarówno pod względem obrazu, jak i dźwięku. I będzie nam się przyjemnie grało, przyjemnie oglądało, przyjemnie przeżywało to, co tutaj Kryształowa Dolina ma nam do zaserwowania. Zapowiem też, że będę prawdopodobnie nagrywała kilka odcinków pod rząd, ciągiem, tak? To nie będzie tak, że nagram, wrzucę, nagram kolejny. Bo jak wspomniałam, jestem osobą dorosłą i nagrywam wtedy, kiedy mam czas. A chciałabym, żeby te odcinki się jakoś pokazywały w miarę chociaż regularnie. W związku z czym wolałabym mieć ich kilka w zanadrzu. Więc jeżeli będziecie coś sugerować pod jakimś odcinkiem i dostrzeżecie, że w następnym ja tych sugestii w żaden sposób nie potraktuję, nie odniosę się do nich, to nie dlatego, że was zignorowałam, lecz po prostu z powodu tego, że jeszcze nagram ten odcinek, zanim się z nimi zapoznałam. Więc proszę, nie zniechęcajcie się. No, bo tak jak wspomniałam, jakby coś się stało, przydarzyło, to wolę mieć te dwa, może nawet trzy odcinki w zapasie. No, także myślę, że to by było na tyle. Ten odcinek i tak będzie przydługi jak na odcinek zero. Tak więc, no, liczę, że się jeszcze spotkamy, jeszcze zobaczymy, usłyszymy, przeczytamy. No i co? Do następnego. Czołem!